What the fuck? Wy już odnotowaliście, ja odnotowałem, że coraz bardziej mi odpierdala. To na pewno przez te reklamy. Już naoglądałem się tyle tego gówna, że i mi spaliło to mózg. 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 Moi drodzy, a dzisiaj dwie japońskie reklamy. Urahara, nie przywitałeś się. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem do Urahara, to jest kolejny odcinek komentowania reklam. No, teraz tak. A więc po tym chorym początku możemy przejść do sedna, czyli do oglądania reklam. Lecimy! Hej! Już się boję. Bukake Brand Milk. Bukake Milk. Czy serio już nie było innej nazwy? Poza tym, moi drodzy, patrzcie na ten kartonik. Czemu to mleko ma twarz? Czemu ma taką twarz? Ta twarz mówi sama za siebie i to jest coś w stylu: zabijcie mnie, proszę! Ten efekt tego ognia, ta gra aktorska. Hollywood. Widać, że wydali na te reklamy fortunę. Ptaszku! What? Ah! Ptaszek mi wleciał! Ała! Ała, to bolało! Mocniej było pierdolnąć! Dziewczyny, czy gdyby wam ptaszek... ptaszek... to nie jest śmieszne. Czy gdyby wam ptaszek wleciał pod spódniczkę, też by była taka reakcja? Co to jest? Od tego momentu już nawet nie wiem, co się dzieje. Zakładam, że nawet sami twórcy nie wiedzą, co się tutaj teraz dzieje. Tu już było ewidentnie za dużo... no wiecie... Oho, ostałam sobie spokojnie, krzyknęłam BUKAKE! Jebnęli mi wiadrem po ryju. Wiadrem mleka po ryju. Kotku! Czemu to słońce rzuciło kotem? Zwróćcie uwagę na twarz pana słońce. No, ja na waszym miejscu nie zostawiałbym długo swoich dzieci na słońcu. Nie, to nie było śmieszne. To Urahara było żałosne. To już było żałosne. Nie Urahara, to było żałosne, to było suche, to było tak suche jak kwiatek na słońcu. Stop, kurwa! Urahara, próbujesz być śmieszny na siłę, jesteś żałosny. Daj lajka za... żałosne poczucie humoru. Widać, że robiła to dużo razy, że tę czynność wykonała naprawdę wiele razy. Bukake Junior! Bukake Milk. Bukake Milk. Azjaci, kurwa! Moi drodzy, kolejna reklama również jest z Japonii. Ja ją już kiedyś widziałem i bardzo możliwe, że komentowałem ją kiedyś na live'ie. Ale to musi się pojawić na odcinku. Jest to reklama prezerwatyw. Nic więcej nie mówię, sami zobaczcie. Banana! Zaczyna się naprawdę poważnie, jak jakiś dobry film o dinozaurach. Napisy, dobra muzyka i dobrze zrobione dinozaury. Co będzie dalej? Ha 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 ha
Reklama prezerwatyw. Generalnie pomysł sam w sobie nie jest zły. Jeżeli zrozumiałeś przekaz, to może być. A jak go nie zrozumiałeś, to obejrzyj jeszcze raz. Dobra, więc to by było tyle na dzisiaj, moi drodzy. Jeżeli dzisiejszy film wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz, bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, by być po prostu na bieżąco z pozostałymi materiałami. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i hejos. Nie dość, że rudy, to patrzcie. Patrzcie, co to za gówno na środku, kurwa.